Cześć, jak nie podpaść Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, czyli UODO Radzi? Kogo i co UODO będzie szczególnie kontrolować w 2023 roku? Czy badanie satysfakcji klienta to spam? W skrócie zapraszam Cię na przegląd najważniejszych RODO Aktualności ze stycznia 2023 roku. Gotowi? No to czas na RODO. A co to jest napisane w naszych przepisach? Asymetryczny, jest żurnarysowany. I kąt cienia, proszę Pana, do innego kąta i Pan ma bardzo złe światła. Jak nie podpaść Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, czyli UODO Radzi? Nie wiem, czy wiesz, ale jedną z najczęstszych przyczyn nakładania kar przez Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych jest brak współpracy z UODO. Na czym taki brak współpracy może polegać? Po pierwsze. Utrudnianie inspektorom UODO dostępu do informacji dotyczących danej sprawy. Czyli na przykład w firmie X doszło do wycieku danych osobowych. Urząd Ochrony Danych został w tym wycie o tym wycieku powiadomiony przez jedną z poszkodowanych osób i w toku postępowania kontrolnego inspektorzy UODO nie mogą się doprosić tej firmy X o informacje, które pozwolą na wyjaśnienie przyczyn tego incydentu. Mogłyby to być na przykład wewnętrzne maile czy logi systemowe. Po drugie, w ignorowaniu Urzędu Ochrony Danych Osobowych można próbować iść też o krok dalej. Niestety, ale często zdarza się, że dana firma otrzymuje korespondencję od UODO, ale postanawia na nią nie odpowiadać. Czyli strategia strusiowego chowania głowy w piasek. Dostaliśmy urzędowe pismo i udajemy, że nic do nas nie przyszło. A nuż o nas zapomnął zapomniał i po kilku upomnieniach sprawa rozejdzie się po kościach. Po trzecie, możemy pójść jeszcze krok dalej, i to jest już prawdziwy majstersztyk i osiągnięcie mistrzowskiego poziomu w ignorowaniu Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie chodzi o to, że odpisuję na pismo od UODO, ale w odpowiedzi zawieram zbyt mało informacji. Jak w przykładzie pierwszym. Nie chodzi też o to, że odbieram pismo od UODO, ale na nie nie odpowiadam. Jak w przykładzie drugim. Chodzi o to, że robię tak, żeby żadne pismo od UODO do mnie nie dotarło. Czyli unikam odbierania wszelkiej korespondencji, której nadawcą jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Albo. I tutaj akurat nie zarzucam złej woli administratorom danych. Zdarza się czasami, że jest problem z odbiorem pisma na skutek posługiwania się przez firmę wieloma adresami. I teraz kluczowy wniosek z tej RODO aktualności. Czy wiesz, co łączy wszystkie te trzy metody współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych? Są absolutnie złe. Złe, złe, jeszcze raz. Złe, nieskuteczne, groźne. I pod żadnym pozorem ich nie stosuj. Dlaczego? Działa tutaj stara jak świat zasada, jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Jeśli nie współpracujesz z UODO, utrudniasz inspektorom urzędu prowadzenie czynności wyjaśniających czy kontrolnych, to zyskujesz w urzędnikach wroga. Takie rzucanie kłód pod nogi zawsze działa na urzędników jak płachta na byka. A ty masz gwarancję, że otrzymasz karę finansową. A i tak finalnie skończy się na tym, że UODO dostanie od ciebie te informacje, na których mu zależało. Z drugiej strony, jeśli współpracujesz z UODO, to znacznie minimalizujesz ryzyka otrzymania kary finansowej. Albo nawet jeżeli ta kara zostanie na ciebie nałożona, to w niższej wysokości. Podam Ci jeszcze jeden przykład, który dobrze obrazuje tę zależność. Spółka Teamshell zgłosiła do UODO na, naruszenie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną. No i prawidłowo. W treści zgłoszenia znajdowała się informacja, zgłoszenie naruszenie ochrony danych osobowych w załączniku. Tylko problem w tym, że zgłoszenie nie zawierało żadnego wspomnianego załącznika. Jeszcze większy problem polegał na tym, że pomimo dwukrotnego formalnego wezwania ze strony UODO, firma nie dosłała tego załącznika. Jedyne co UODO otrzymało, to pocztowe zwrotki o treści zwrot nie podjęto w terminie. Jaki był finał tej historii? Urząd nałożył na firmę Teamshell administracyjną karę pieniężną w kwocie blisko 32 tysięcy złotych. Także, jak widzisz, strategia polegająca na unikaniu UODO hmm, no, nie jest najbardziej opłacalną strategią. Lekko mówiąc. Proszę Państwa, proszę przygotować bilety do kontroli. Przechodzimy do news'a numer 2. Kogo i co UODO będzie szczególnie kontrolować w 2023 roku? Jak widzisz, pozostajemy jeszcze na chwilę w tematyce Urzędu Ochrony Danych. Dlaczego? Ano, UODO przyjął plan kontroli sektorowych na 2023 rok. Co to oznacza w praktyce? Że w roku 2023 inspektorzy UODO będą szczególnie przyglądać się, po pierwsze, firmom i instytucjom przetwarzającym dane osobowe przy użyciu aplikacji mobilnych. Urząd Ochrony Danych Osobowych szczególnie prześwietli sposób zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem aplikacji. Po drugie, firmom i instytucjom przetwarzającym dane osobowe przy użyciu aplikacji internetowych, czyli webowych, czyli takich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Tutaj znowu UODO przyjrzy się szczególnie zabezpieczeniom takich aplikacji i sposobom udostępniania danych osobowych. No i po trzecie wreszcie, na celowniku UODO znajdą się też organy przetwarzające dane w systemie informacyjnym Schengen i wizowym systemie informacyjnym. A jaki wniosek z tego RODO niusa dla Ciebie? Oczywisty. Jeżeli jesteś dostawcą aplikacji mobilnej albo webowej, to ryzyko kontroli UODO w Twojej firmie w 2023 roku wzrośnie. A to ryzyko wzrośnie tym mocniej, jeśli w Twojej aplikacji mobilnej czy webowej jeżeli z tej aplikacji korzysta dużo użytkowników, a ryzyko będzie jeszcze wyższe, jeśli w Twojej aplikacji mobilnej czy webowej dodatkowo przetwarzanych jest dużo danych tak zwanych wrażliwych, np. informacji o stanie zdrowia. Co jeszcze podbije to ryzyko? Jeśli na przykład dostarczasz prostej aplikacji zajmującej się, a choćby świeceniem, czyli jakaś aplikacja ala latarka, a żądasz w zamian uprawnień dostępu do lokalizacji czy kontaktów znajdujących się w smartfonie. Przechodzimy do newsa numer 3. Czy badanie satysfakcji klienta to spam? Ha, bardzo dobre pytanie. Pozwól, że odpowiem na nie na bazie konkretnego, autentycznego przykładu. Klientka kupiła towar, a następnie otrzymała od sprzedawcy e-mail z prośbą o wyrażenie opinii o produkcie. Klientka uznała to za marketing, na który przecież nie wyrażała zgody. Dlatego zgłosiła skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co ciekawe, UODO uznał, że tak, rzeczywiście to jest marketing, ale pod względem RODO nie ma żadnego problemu, ponieważ zgoda nie jest wymagana, a przedsiębiorca bazował na innej, tak zwanej Przesłance legalności, niż zgoda. Był to oczywiście prawnie uzasadniony interes administratora. Klientka była innego zdania i złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wskazała, że administrator nie miał prawnie uzasadnionego interesu, bo nie zebrał od niej zgody, ale nie tej zgody rodowskiej. Rzeczywiście w tym wypadku była zbędna. Przedsiębiorca nie zebrał od klientki zgody wymaganej przez inny akt prawny. Konkretnie przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tzw. zwane No i co ciekawe, w USA przyznał klientce rację i uznał, że UODO niewystarczająco rozważył kwestię braku zgody z prawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną do istnienia prawnie uzasadnionego, uzasadnionego interesu z RODO. I teraz kluczowe pytanie: jaki z tej historii wniosek i jak to w końcu jest z tym? tytułowym pytaniem: czy badanie satysfakcji klienta to spam, czy nie? Odpowiem tradycyjnie poprawniczemu to zależy. Zwróć uwagę, że nawet organy publiczne nie są tutaj ze sobą zgodne. Inne bardziej pro biznesowe podejście zaprezentowało uOdo, a inne bardziej pro prywatnościowe podejście zaprezentował wojewódzki sąd administracyjny. A jakbym do tej mieszanki dołożył jeszcze jakieś urzędy. Proszę bardzo. Swoje kompetencje w zwalczaniu niechcianego marketingu e-mail mają też Urząd Komunikacji Elektronicznej, UKE i UOKIK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I zmartwiecie, ale właściwie każdy z tych organów przyjmuje w tym zakresie własną perspektywę. Przykładowo, UOKIK w jednej z decyzji stwierdził, że nawiązywanie kontaktu ze swoim klientem w celu zbadania jego potrzeb albo oczekiwań co do oferowanych przez przedsiębiorcę towarów lub usług mieści się, Pojęciu marketingu bezpośredniego. Co zrobić? Jak żyć? Pamiętaj o tym, że komunikaty badające satysfakcję klienta bardzo mogą się od siebie różnić. Jeśli kiedyś sąd czy urząd zabrałby się za przeanalizowanie Twojego komunikatu badającego satysfakcję klienta, to na pewno podszedłby do tego indywidualnie. Na przykład sprawdziłby dokładnie cel tego komunikatu oraz jego treść. I zupełnie inaczej podszedłby do prostego komunikatu, którego rzeczywistym celem była weryfikacja należytego wykonania umowy, a zupełnie inaczej do marketingowego, przeładowanego tekstem i grafiką, potworka namawiającego, tak, między wierszami klienta do powrotu do sklepu. Podsumowując, po pierwsze, nie narażaj się na stuprocentowe ryzyko otrzymania kary od Urzędu Ochrony Danych Osobowych i po prostu współpracuj z inspektorami UODO. Odpowiadaj na ich pisma i dostarczaj im informacje, o które proszą. Po drugie, jeśli jesteś dostawcą aplikacji mobilnej albo webowej, to pamiętaj, że w tym roku to właśnie w ten obszar będzie skierowane oko SAU, to znaczy oko UODO. Po trzecie. Jeśli w swojej komunikacji z klientami wykorzystujesz komunikaty badające satysfakcję klienta, to pamiętaj, żeby były one przygotowane w taki sposób, żeby nie dawać klientom podstaw do zarzucania nam wysyłania niezamówionych ofert handlowych. Po czwarte. Koniecznie podziel się z nami swoimi doświadczeniami z brania udziału w ankietach badających satysfakcję klienta. Czy uważasz, że to rzeczywiście marketingowy trik? czy może przejaw autentycznej troski przedsiębiorców o jakość swoich usług. A po piąte, po piąte jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi Rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał, tutaj na dole pojawi się przycisk do subskrypcji i kliknij w dzwoneczek, z nami najważniejsze rodo Aktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. A jeśli będziesz mieć jakieś pytania, wątpliwości, pisz do nas albo dzwoń, dane kontaktowe znajdziesz w opisie odcinka. Pomożemy! Do zobaczenia. Cześć.